Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić, wbić za darmo super atak 10 dla Jirena STR. Także dla tej postaci, dla Jirena STR, czerwonego Jirena, jak można za darmo wbić super atak. No a więc tak, możemy w evencie, w którym da się zbierać medale dla Jirena do zdokanowania jego. Tutaj mamy też stage pierwszy, Jiren the Grey, i tutaj możemy farmić kartę Jirena Tech, którym można podbić super atak dla Jirena STR. Ja wam zademonstruję ten event, a później wam pokażę, jak to wygląda procentowo i jak to po prostu najlepiej, najszybciej wbić ten super atak 10. Także jeżeli ktoś z was dopiero zdobył Jirena, albo powiedzmy zdobył kiedyś tam Jirena, ale go nie używał, nie zmarnował Elder Kaiów na wbicie super ataku 10, no to teraz tak jak ja, macie okazję, moment, żeby po prostu za darmo wbić sobie ten super atak stosunkowo bardzo szybko, ponieważ ta karta może dropić od 0 do 2 i powiedzmy na jakieś 3 rany praktycznie zawsze zdarza mi się po prostu dropnąć tą kartę, często nawet po 2 duplikaty, więc mamy walkę z Tech Jirenem. Bardzo słaby przeciwnik, także tutaj nie macie się zupełnie czego obawiać. Jakiś super atak ewentualny to tam 8 do 10 tysięcy może uderzy. Także jeżeli chodzi o ten event, problemu nie ma. Ma troszeczkę życia, ale no mówię, dużego damage'u nie robi, więc jest jak najbardziej ok. Stosunkowo szybko go się farmi, ponieważ mogą nawet po dwie karty wypaść. No i o, widzicie, już mamy jedną kartę, także powiedzmy na 3 przejścia często wynoszę po 2, 3, nawet 4 karty na spokojnie, także szybko wam to powinno polecieć, żeby właśnie wyfarmić tą kartę i zużyć ją do wbicia super ataku 10 dla Jirena STR. Już wam pokazuję, jak to wychodzi. Tą kartę dropimy na poziomie SSR, więc już mamy plus, że nie musimy jej dodatkowo dokanować z SR do SSR, także w formie SSR ona wypada i już wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj widzicie, już mam przygotowanych Jirenów. A więc tak, bierzemy sobie trening oczywiście naszego STR Jirena, główną postać, którą chcemy tutaj ulepszyć. Jest Jiren i tak, wybieramy oczywiście Tech. Jak możecie zauważyć, karta, która od razu nam wypada, czyli wersja SSR, czyli ten Jiren, którego przed chwilą zdobyliśmy, daje tylko 50%, więc macie dwie opcje. Albo tak jak ja, zużywacie medale i dokonujecie tego Jirena raz do super, do formy UR, czyli raz go dokonujecie i później ta karta daje 100%, ale straciliście no dosyć sporo medali, albo farmicie dłużej, więcej tych kart, nie tracicie medali, nie tracicie itemków do expa, ale po prostu próbujecie swojego szczęścia i musicie więcej po prostu wyfarmić tych kart Jirena, żeby go użyć i liczyć na to, że 50% wystarczy. Od razu mówię, jeżeli dołożycie dwie karty po 50%, to się nie łączy i nie ma wtedy 100%. Z każdej karty jest 50%, więc nie można ich łączyć w żaden sposób. Tak to nie działa. A jeżeli chodzi o samo dokanowanie takiej karty SSR, no to już wam to demonstruję. Gdzie tutaj mamy Awaken, tak? Nie, najpierw musimy podbić super atak. Nie super atak, tylko poziom. Gdzie mamy kartę SSR? O, proszę bardzo. Poziom podbity, już mam jedną kartę przygotowaną, nawet jak widzicie 80 poziom. I teraz ją dokonujemy. Tyle medali potrzebujecie. 1, 3, 10, 20, 50. Także no musicie tak zrobić 9 razy, jeżeli chcecie mieć na 100%. Mamy wersję UR. I teraz, tak jak wspomniałem, taki Tech Jiren na formie UR podnosi super atak. Na pewno podniesie, czyli daje po prostu nam 100%. Wybieramy naszego Jirena STR, szukamy naszych kart Tech i jak widzicie, wszystkie dają 100% na formie UR, także ja teraz sobie szybciutko zużyję 9 Jirenów, podbijemy mu super atak za darmo, jak wam pokazałem, na super atak 10, raz, 2, 3, 4, cyk, mamy super atak 10 i nasz Jiren w końcu jest gotowy do zdokanowania. Także teraz pozostaje tylko go zdokanować. Medale już mam przyszykowane oczywiście. Także cyk, 77 medali. Dokonujemy Jirena i jest. U mnie Jiren ma 3 duplikaty. Jeżeli ktoś by tam się ewentualnie zastanawiał. Jiren u mnie ma 3 duplikaty.
Muszę go jeszcze troszeczkę w Hidden Potential ulepszyć, ponieważ nie rozdałem wszystkich orbów. No ale jak widzicie, tak się prezentują statystyki. Troszeczkę będą wyższe, ponieważ nie mam rozdanych punktów za super atak 10, ponieważ dopiero go wbiłem. Także te statystyki, powiedzmy o 1000 czy coś w tym stylu, jeszcze podskoczą. Także Jiren na pewno będzie spoko. No i co? Tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej opcji tutaj wbicia darmowego super ataku dla Jirena. Naprawdę polecam, bo szybko leci i dosłownie, nie wiem, godzinka, może półtorej, w jakimś, no godzinka nawet, myślę, godzinka maksymalnie i macie taki super atak zrobiony. Także zostawcie lajka, subskrypcję, jak Wam się podobało, wbijajcie na wszystkie social media, które macie po lewej stronie na ekranie bądź pod spodem w opisie. No i zapraszam do oglądania innych filmów, nie tylko z Dokkan Battle, także do następnego filmu, na razie, cześć!